W najbliższą niedzielę, 17 września, w Suwałkach odbędą się podwójne uroczystości związane z 78. rocznicą agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Władze miasta zapraszają pod pomnik żołnierzy września 1939 roku przy ulicy Wojska Polskiego. Uroczystość pod pomnikiem poprzedzi msza święta w kościele pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, która zaplanowana jest na godzinę 10:30. Do prezydenta Suwałk przyłączą się kombatanci, harcerze, młodzież i delegacje reprezentujące podległe mu służby. Z kolei w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra również o godzinie 10:30 rozpoczną się uroczystości, których organizatorem jest XIV Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej zrzeszenie Wolność i Niezawisłość oraz poseł Jarosław Zieliński. Uczestnicy pomszy przejdą pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożone zostaną kwiaty. Dalsza część obchodów odbędzie się pod Dębem Wolności, gdzie od odczytany zostanie apel pamięci, usłyszymy salwę honorową, a zwieńczeniem uroczystości będzie koncert chóru Komendy Wojewódzkiej Policji. Napaść Sowietów była skutkiem tajnego porozumienia między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim, tak zwanego paktu Ribbentrop-Mołotow. Podpisano go w sierpniu 1939 roku. Zgodnie z nim granica między Rzeszą a państwem sowieckim miała przebiegać wzdłuż linii nark Wisły i Sanu. Istnienie państwa polskiego stało pod znakiem zapytania i jak przewidywali agresorzy, ostateczna decyzja o utrzymaniu Polski na mapie Europy miała zależeć od dalszego rozwoju wypadków politycznych, czyli wyniku II wojny światowej. Joachim von Ribbentrop został stracony w 1946 roku po procesie norymberskim, podczas którego uznano go za zbrodniarza wojennego. Wiaczesław Mołotow zmarł w 1986 roku.